Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego zapraszam ciekawych gości i rozmawiam z nimi o szeroko pojętym, świadomym i zdrowym stylu życia. Mówimy o uważności, diecie roślinnej, ekologii, etycznej konsumpcji, ale też o podróżach czy motywacji. Moim dzisiejszym gościem jest Joanna Szabuńko z Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie. Jest to ogólnopolska organizacja prowadząca działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz przestrzegania praw człowieka i zasad ochrony środowiska w biznesie. Porozmawiamy o tym, kim jest odpowiedzialny konsument i dlaczego warto zwracać uwagę na to, co kupujemy. Dowiemy się, co oznacza pojęcie prawdziwy koszt zakupów i jaki wpływ mają nasze wybory konsumenckie na planetę, innych ludzi i zwierzęta. Joanna opowie nam o tym, jakie kontrowersje związane są z przemysłem odzieżowym, technologicznym czy żywieniowym i jak my możemy podejmować bardziej świadome wybory, robiąc zakupy na co dzień. Duża dawka praktycznej wiedzy, zapraszam Was serdecznie. Joanno, bardzo się cieszę, że tutaj jesteś i miło mi, że znalazłaś czas, żeby być gościem podcastu, także witam Cię w moim programie. Witam również. Też cieszę się, że możemy porozmawiać. Tak, dzisiaj bardzo ważny temat i też mam wrażenie, że taka tematyka, która u mnie dosyć często się pojawia, ale nigdy od tej strony, bo będziemy rozmawiać o szeroko pojętej konsumpcji. I tutaj w nawiązaniu do nazwy fundacji chciałabym się Ciebie zapytać, co to są odpowiedzialne zakupy i kim jest odpowiedzialny konsument? No na pewno odpowiedzialny konsument czy konsumentka to jest osoba, która myśli robiąc zakupy i przede wszystkim my doszliśmy do wniosku i chyba tak wszystkim zalecamy, żeby kupować jak najmniej. I tak naprawdę pierwsza myśl, która nam powinna przyjść do głowy w sklepie, to czy ja tego naprawdę potrzebuję, czy mogę się bez tego obyć, albo czy może mogę to zdobyć w inny sposób, niekoniecznie kupując, dlatego że kupujemy zdecydowanie za dużo i za dużo wyrzucamy i niestety nie pozostaje to bez wpływu na naszą planetę. Dlatego warto sobie zadać te pytania i poszukać alternatyw. Natomiast jak już kupujemy, no to też warto kupować rzeczy, które długo nam posłużą. Na przykład jeśli chodzi o ubrania, no to z dobrej jakości, w zasadzie wszystko dobrej jakości, ale też może rzeczy bardziej uniwersalne, takie, które naprawdę nam się podobają, które na pewno będziemy nosić, których na pewno będziemy używać. I też warto też myśleć o tym, skąd się te rzeczy wzięły. Niestety nie zawsze mamy dostęp do informacji, gdzie i w jaki sposób zostały wyprodukowane, ale po pierwsze, coraz więcej firm trochę nas informuje o tym, czy przywiązuje wagę do ochrony środowiska, czy praw pracowniczych. I warto takich informacji szukać, a jeśli ich nie ma, to też warto firmę o to pytać. Więc samemu się dokształcać, ale też angażować się może nawet w takie kampanie konsumenckie, jakie my prowadzimy. Czy podpisywanie petycji, czy branie udziału w różnych akcjach, nawiązywanie kontaktu z firmami i dawanie znać, że zależy nam na tym, skąd się biorą rzeczy, które kupujemy. Ale wiesz, co mnie ciekawi, bo ja trochę sceptycznie podchodzę do tego sprawdzania, co firma ma do powiedzenia na swojej stronie. Czy tobie się wydaje, że to jest jednak rzetelne źródło informacji, czy trzeba uważać, jak czytamy te obietnice firm? Na pewno trzeba uważać i też oprócz tego, że firma coś na swojej stronie komunikuje, to też mamy dostęp do różnych stron, na przykład organizacji pozarządowych, gdzie możemy znaleźć jakiś komentarz do tej komunikacji. Na przykład my jako Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie współpracujemy z różnymi sieciami organizacji działających na całym świecie, które też mają w swoich szeregach organizacje pracownicze w krajach produkcyjnych. I bardzo często udaje nam się przeprowadzić jakieś badania, wywiady z pracownikami, na przykład fabryk odzieżowych, czy obuwniczych, czy plantacji bananów, gdzie jakby u źródła możemy się dowiedzieć, jak często wygląda ta produkcja,
produkcja dla bardzo znanych marek, więc myślę, że warto sobie zostawiać te informacje, ale też nawet jeśli czytamy strony firm czy ich raporty, no myślę, że mało kto to robi tak naprawdę, ale jeśli kupujemy ktoś byłby tam raport, tak wytrwały, żeby dotarł do tych publikacji, to myślę, że warto zwracać uwagę na jakieś konkrety, nie obietnice, tylko co konkretnie udało się zrobić, dla ilu osób. Bardzo często firmy składają obietnice, na przykład, że będą płacić płacę minimalną, płacę, przepraszam, wystarczającą na życie swoim pracownikom. Taką obietnicę złożyła firma H&M. Do tego roku miała się z niej wywiązać. Jak idzie? No i niestety właśnie te badania, o których mówiłam, pokazują, że no nie jest tak, że wiele pracowników w wielu krajach, gdzie H&M produkuje, znaczy zleca produkcję, wciąż zarabia za mało, żeby wystarczyło im na godne życie. Więc myślę, że ostrożnie podchodźmy do obietnic, ale też doceniajmy firmy, które cokolwiek próbują robić. Jest takie stwierdzenie, prawdziwy koszt zakupów. Mhm. I też spotkałam się z tym parę lat temu i wydaje mi się, że rozumiem, o co tutaj chodzi, ale myślę, że możliwe wiele z naszych słuchaczy zastanawia się, co mamy na myśli. No i do sklepu płacę i tyle kosztuje ten produkt, to znaczy prawdziwy koszt zakupów. I jak ty to rozumiesz, jak wy to rozumiecie jako fundacja? No, my myślimy, że nie tylko jest to cena, którą my płacimy w sklepie, ale też inne, że tak powiem, komponenty, które zostały zużyte, wykorzystane do wyprodukowania, no załóżmy, weźmy dżinsy. Do wyprodukowania jednej pary dżinsów potrzeba jest około 8000 litrów wody. Emitowane jest CO2 na każdym etapie produkcji i transportu tego towaru z Chin na przykład do Polski. W koszt też wchodzi produkcja bawełny na te dżinsy i na przykład zużycie pestycydów i zanieczyszczenie w ten sposób i gleby, i wód gruntowych. W koszt też wchodzi praca osób, które te nasze dżinsy uszyły i niestety bardzo często ta praca nie jest odpowiednio wynagradzana. Że z takiej ceny ubrania, którą my płacimy w sklepie, to około 1% trafia do pracowników pracownic, a bardzo duża, w zasadzie lwia część tej ceny to jest zysk marki, która te spodnie nam sprzedaje. Więc tak naprawdę na ten zysk bardzo, no do tego zysku raczej przyczyniają się pracownicy, pracownice, którzy są wyzyskiwani. Są wyzyskiwani i płacą też kosztem swojej jakości, swojego życia, jakości życia swojej rodziny, bo to też wpływa. No, w takich fabrykach odzieżowych bardzo często pracują w zasadzie najczęściej młode kobiety, które mają dzieci, z którymi praktycznie nie spędzają czasu, bo pracują kilkanaście godzin dziennie, zarabiają za mało, żeby zapewnić sobie i dzieciom pełnowartościowe wyżywienie, odpowiednią opiekę medyczną, jakąś przyszłość w postaci dobrej edukacji. Same bardzo często do tej fabryki trafiły w bardzo młodym wieku, dlatego że ich rodzin nie było stać na dalszą edukację. Dziewczyny w wieku 16, 17, 18 lat trafiają już do fabryk odzieżowych, więc jakby ten koszt też ma taki wymiar społeczny i ludzki i myślę, że bardzo rzadko o tym myślimy, a praktycznie w przypadku większości takich rzeczy codziennego użytku, które są tanie, one nie są tanie bez powodu. Ktoś inny w jakiś sposób za to zapłacił, właśnie na przykład tak. No właśnie, bo my cały czas dążymy do tego, żeby płacić jak najmniej i nic nas tak nie motywuje do zakupu, jak jakaś dobra promocja. I nawet pamiętam rozmowę z moją babcią, która mówiła, że jakaś kawa, którą zawsze kupowała, zdrożała, więc teraz chodzi do innego sklepu i kupuje tę inną kawę, bo ona tam jest, nie wiem, za, rzućmy, 10 zł. I mówię do niej wtedy, babciu, ale pomyśl sobie, że ty płacisz 10 zł, to jest naprawdę niedużo za tę kawę, a ile z tego dostaje człowiek, który te kawę wyhodował. Pomyśl sobie, że ona jeszcze tutaj musiała przyjechać, jakby została kupiona przez iluś tam pośredników, to z tych twoich 10 zł dla tej osoby zostanie jakieś pół złamanego grosza, to ile on musi tego wyprodukować, żeby w ogóle było go stać na przeżycie, tylko że
my w ogóle nie zadajemy sobie tych pytań, ale chcemy kupować mniej, znaczy więcej, za mniej. Mhm. Ale to, co mnie ciekawi, bo chciałabym na chwilę wrócić do tego, co powiedziałaś na samym początku, że zachęcacie do tego, żeby się zastanowić, czy w ogóle tego potrzebujemy, żeby troszeczkę zwolnić z kupowaniem, ale no, konsumpcja jest tak nieodzowną częścią naszej cywilizacji. Pytając trochę przewrotnie, co jest złego w konsumpcji? No, myślę, że to prawda, że jest takim elementem, w zasadzie napędza naszą cywilizację, nasz cały system kapitalistyczny. Natomiast myślę, że trochę doszliśmy do ściany w tym momencie. Coraz więcej mówi się o katastrofie klimatycznej i do jej rozwoju przyczynił się w znacznym stopniu niezrównoważony proces produkcji i konsumpcji. To, że produkujemy bez w ogóle jakiegokolwiek poszanowania zasobów naturalnych, czy to wody, czy powietrza, gleby, praktycznie przemysł, różnego będzie przemysłu, niszczą wszystkie te obszary. Przemysł odzieżowy ma ogromny wpływ na emisję CO2. Szacuje się, że w ciągu roku emituje mniej więcej tyle CO2, co całe loty razem wzięte. Mhm. Więc jest to ogromna ilość. Tak jak powiedziałam, i produkcja bawełny, i później obróbka, farbowanie ubrań, czy na przykład garbowanie skóry, to są ogromne ilości wody zużyte i zanieczyszczone toksycznymi chemikaliami, tak, przy farbowaniu czy przy garbowaniu. Ta woda trafia do rzek, trafia do wód gruntowych, zanieczyszcza źródła wody miejscowej ludności, zanieczyszcza glebę, więc też wpływa na produkcję żywności w tych obszarach. Transport tych wszystkich produktów to kolejny ślad węglowy. Do tego też, jak już kupimy te rzeczy, bardzo szybko je wyrzucamy. Też są takie szacunki, że około połowa ubrań, które kupujemy, w ciągu roku ląduje na śmietniku. W sensie, że my jako konsumenci w ciągu roku wyrzucamy połowę ubrań. Tak. Więc a ja mam rzeczy od 10 lat. Ja też. Natomiast cały system szybkiej mody sprawił, że gonimy coraz to za nowym ciuchem. Mamy kilkanaście kolekcji jednej firmy w ciągu roku i cały czas jesteśmy motywowani do tego, żeby kupować coś nowego. Oprócz tego te ubrania są bardzo słabej jakości. One się po prostu szybko zużywają, ale też nie bez powodu są słabej jakości. Właśnie po to, żebyśmy kupowali coraz to nowe. Wyrzucamy je i one trafiają najczęściej na wysypisko śmieci, więc są podawane liczby, że około 2,5 tony ubrań w Polsce wyrzucamy rocznie, więc jest tego strasznie dużo i to wszystko nie pozostaje bez wpływu na naszą planetę. Ubrania to są tutaj przykładem, bo tak samo jest z elektroniką. Tak, właśnie myślałam, że do pracy, która po 2 latach nam się psuje. Tak, ze specjalnym postarzaniem właśnie produktów elektronicznych, więc my po prostu wpadliśmy w jakieś błędne koło i ta konsumpcja i niezrównoważona produkcja zaczyna, znaczy już dawno szkodzi naszej planecie, a teraz my to widzimy na własne oczy, czy to w przypadku właśnie takich anomaliów pogodowych, czy wciąż słyszymy, że topią się kolejne lodowce. Nasza planeta już tego nie wytrzymuje, ale prawda jest taka, że Ziemia to wszystko przeżyje, natomiast my nie. Więc myślę, że warto się nad tym zastanowić i nie wiem, no to ja też jestem, w sumie myślę, że dużo osób ma teraz taki problem, że czuję się bardzo przygnębiony tymi wszystkimi informacjami o katastrofie klimatycznej. Tak, jest to mocno takie tragiczne myślenie. Tak, ale myślę, że to po prostu, no to naprawdę powinno nas już ostatecznie zmotywować do tego, żeby coś zrobić, ale nie tylko nas jako konsumentów, bo jak najbardziej powinniśmy się zachowywać odpowiedzialnie i robić to, co my możemy poprzez swoje wybory zakupowe, w ogóle szerzej konsumenckie. Natomiast na pewno dużo większy wpływ i dużo szybciej sytuacje mogą rozwiązać, czy to duże firmy, czy rządy. I myślę, że też powinniśmy tym się kierować w swoich takich decyzjach zakupowych, ale też może szerzej, może właśnie, nie wiem, głosując. No pewnie. Myśląc o tym cały czas.
Ale czy... Ja zastanawiam się, dlaczego, skoro właśnie kwestia zmian klimatycznych jest tak oczywista i wszyscy już mają te dane podane na tacy, jesteśmy w ciężkiej sytuacji, czemu nadal te wielkie koncerny czy też rządy nie podejmują działań? Ja zastanawiam się nad tym każdego dnia i super, że konsumenci się motywują i starają się wywrzeć jakąś presję, ale to chyba nadal za mało działa. Zdecydowanie za mało. Ja też nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, czemu wciąż nie robię. Myślę, że wciąż ta pogoń za zyskiem jest jakoś silniejsza, że ten system cały jest już tak rozkręcony, że trudno go zatrzymać i na pewno takie zmiany oddolne muszą się dziać. My musimy rezygnować z tych produktów, musimy się też domagać, musimy chyba być bardziej niestety aktywni, nie tylko w sklepie, ale też poza tym sklepem właśnie, brać udział w takich kampaniach konsumenckich i no, nie dawać spokoju tym firmom i decydentom, bo to jest nasza przyszłość. Zanim powiemy o tym, co można zrobić jako konsumenci, co możemy zrobić w tych poszczególnych dziedzinach, to najpierw chciałabym się właśnie odnieść do tego, co znalazłam u Was na stronie, czyli właśnie do takich dziedzin życia, jak właśnie moda, czyli jedzenie, jak chemia, moda, czyli jedzenie. Ja też już mi się wszystko pomyliło. Moda, czyli odzież, ubrania, chemia, czy technologia, czy jedzenie. Jakbyś mogła krótko powiedzieć, co jest nie tak z tymi przemysłami w kontekście wspomnianego wcześniej klimatu, bo to jest bardzo duży czynnik, ale mamy też ludzi, o czym też wspomniałyśmy, czyli o warunkach pracowników i jeszcze zwierzęta, które też często cierpią w procesie produkcji i we wszystkich tych przemysłach. Więc omówmy po kolei te dziedziny życia, te przemysły, może zaczynając od odzieżowego, bo już też sporo o tym powiedzieliśmy. Tak, myślę, że to w zasadzie wiele problemów jest takich przekrojowych, można powiedzieć, że one zarówno występują w przemyśle odzieżowym, jak i zabawkarskim, jak i elektronicznym i na pewno jest to te zużycie zasobów, czy to właśnie wody, jak już wspomniałam, czy też na przykład metali. W przypadku elektroniki tutaj bardzo ważnym elementem produkcji jest pozyskiwanie metali, czy to kobaltu, czy złota, cyny, wolframu. I znany był od wielu lat taki problem tak zwanych krwawych minerałów, bo większość tych metali wydobywa się w krajach afrykańskich, zwłaszcza w Demokratycznej Republice Konga, gdzie że tak powiem, zyski z pozyskiwania tych surowców bardzo często czerpią grupy przestępcze, grupy zaangażowane w konflikty zbrojne. Często kradną to. No, finansują się, sprzedając właśnie te surowce. Przy czym przy ich wydobyciu łamane są prawa człowieka i zarówno jeśli chodzi o pracę dorosłych, brak jakichkolwiek zabezpieczeń, brak jakichkolwiek praktycznie praw, bardzo niskie wynagrodzenia, codzienne niebezpieczeństwo w pracy, ale też wykorzystywana jest tam praca dzieci. Dlatego tutaj akurat udało się zrobić tyle, że pod presją właśnie też konsumentów, organizacji pozarządowych stworzone zostało nowe prawo na poziomie Unii Europejskiej, która zobowiązuje firmy do dokładnego monitorowania swoich łańcuchów dostaw, tak żeby to one ponosiły odpowiedzialność za to, czy do ich łańcucha produkcji nie trafiają właśnie metale pozyskiwane w ten sposób, przy pozyskiwaniu których łamane są prawa pracownicze, prawa człowieka, czy finansowane są konflikty zbrojne. Więc tutaj zobaczymy, jak ten system będzie działał, bo on dopiero teraz, zdaje się, od przyszłego roku będzie w pełni wprowadzony, ale jest to konkretny problem, który został zidentyfikowany i który właśnie, na który znaleziono jakąś formę rozwiązania także dzięki presji konsumenckiej, więc na pewno można powiedzieć, sukces, że to jest jakiś tam sukces, natomiast to zawsze trzeba zobaczyć, jak to będzie działać w praktyce. To wciąż jest problem, że te metale są dostępne głównie w krajach, gdzie te prawa człowieka nie są tak bardzo dobrze przestrzegane i te firmy muszą bardzo dużo wziąć się do roboty i zapewnić w jakiś sposób, żeby tych naruszeń nie było. Jeśli chodzi o na przykład
buty. Tutaj mamy taki temat garbowania skór. To też się wiąże z prawami zwierząt, już abstrahując w ogóle od tego, że używa się skóry i że tak, w związku z tym cierpią zwierzęta, umierają po prostu. To też cały ten przemysł garbarski jest ogromnie toksyczny. To jest jeden z najbardziej toksycznych przemysłów na świecie. I on też ulokowany jest przede wszystkim teraz w Indiach, w Bangladeszu, gdzie został przeniesiony, wypchany w zasadzie z Europy, głównie dlatego, że tutaj już nie spełnią tych norm BHP. Natomiast tam niestety jest tak, że w tych krajach ten sposób monitorowania przestrzegania takich standardów jest dużo mniej efektywny i dochodzi dużo większej ilości naruszeń. I przy garbowaniu skóry w Bangladeszu także pracują dzieci, także brodzą po kostki w tych toksycznych chemikaliach, które powodują zarówno zaburzenia gospodarki hormonalnej, jak i choroby układu oddechowego, nawet mogą prowadzić do nowotworów. Ten przemysł zanieczyszcza znowu lokalne rzeki, wody gruntowe, w związku z tym też uprawy. I w zasadzie ta chemiczna metoda garbowania skóry za pomocą chromu jest wciąż najbardziej powszechna. Tą metodą garbuje się 80% skór w ogóle na świecie, więc większość naszych skórzanych butów, pasków, torebek, kurteczek była wygarbowana w ten sposób i przy użyciu właśnie toksycznych chemikaliów, i też bardzo duże istnieje ryzyko, że ucierpi przy tym procesie pracownicy, jak i lokalne środowisko naturalne. Ale też jest dla mnie smutne o tyle, że my się tak cieszymy, że skóra jest coraz tańsza. I tak, o popatrz, skórzane rękawiczki tam za, nie wiem, 20 zł, może nie za 20, ale za 30, 50 zł w jakimś tam dyskoncie, a nie zastanawiamy się kosztem czego. To powiedz mi teraz, jeśli chodzi o jedzenie, czyli mój ulubiony dział, słyszy się sporo o tym, żeby wybierać lokalnie, żeby też ograniczać mięso. Jak wiadomo, jestem osobą, która go nie je od lat i wydaje mi się, że ma to ogromny, pozytywny wpływ na środowisko, ale zawsze można iść o krok dalej i nie brzmi to zbyt pocieszająco, kiedy słyszę o tym, że kupowanie awokado albo kupowanie tropikalnych owoców, czy też spożywanie oleju palmowego jest bardzo, bardzo nieetyczne. Więc co jest nie tak z tą produkcją jedzenia? No rzeczywiście, olej palmowy zrobił taką niechlubną karierę w ostatnim czasie, bo pod uprawy palmy olejowej wycina się lasy tropikalne, czy to w Indonezji, głównie w Indonezji i Malezji. Wraz z wycinaniem lasów oczywiście cierpią też zwierzęta, które tam mieszkają. Najgłośniej było o orangutanach, ale to też są tygrysy, nosorożce. Poza tym to kompletnie niszczy bioróżnorodność, bo to są uprawy monokulturowe. Ta palma olejowa zawłaszcza tam całe połacie byłych lasów. Już nie mówiąc o tym, że wycinanie lasów też bardzo źle wpływa właśnie na nasz klimat, o czym mówiłyśmy wcześniej. Dodatkowo olej palmowy tak naprawdę jest niezdrowy, bo jego obróbka termiczna sprawia, że jakby wcale nie jest to zdrowy tłuszcz dla nas. Tak, bo jest utwardzany i tak, potem jest, to jest często w przetwarzanych produktach. Tak, najczęściej go możemy znaleźć w słodyczach, wysoko przetwarzanej żywności. I no, myślę, że dla własnego zdrowia nawet, nie tylko ze względów etycznych, warto go unikać. Niestety podobna sytuacja zaczęła mieć miejsce z awokado, które stało się bardzo popularne. On jest uważany za bardzo zdrowy owoc, również dlatego, że zużywa się mało pestycydów do jego produkcji. Natomiast jego popularność trochę stała się problemem, dlatego że także pod awokado wycina się lasy. Dodatkowo, głównie w Ameryce Południowej, dodatkowo tu się też pojawił taki problem jak w przypadku minerałów konfliktu, na przykład w Meksyku te ziemie pod uprawy awokado i w ogóle całe uprawy często przyjmują kartele narkotykowe i kupując takie awokado może się zdarzyć, że finansujemy właśnie te grupy, więc tutaj zrobiło się też bardzo nieetycznie.
Dodatkowo też w większości takich przypadków właśnie, gdzie nagle duże połacie ziemi są zagospodarowane na produkcję przemysłową, cierpią lokalni rolnicy, społeczności lokalne, którym ta ziemia jest w nieuczciwy sposób nabierana, więc wiąże się z tym mnóstwo problemów, ale też myślę, że nie dajmy się zwariować, bo tak naprawdę jakiego tematu zakupowego nie dotkniemy, to ja tu mogę opowiadać jakieś straszne historie, ale wszyscy musimy hodować warzywa i owoce w ogródku. Myślę, że musimy podejść rozsądnie do tematu. Na pewno dobrą metodą jest kupowanie sezonowych warzyw, kupowanie lokalnie, tutaj przynajmniej zmniejszamy ten ślad węglowy. Dobrym pomysłem też jest może szukanie certyfikatu, bo jeśli chodzi o takie owoce tropikalne, weźmy banany, to tutaj też można wskazać mnóstwo naruszeń, czy to jeśli chodzi o masowe opryski bez zachowania ostrożności. Bardzo często tutaj akurat do produkcji bananów też używa się do takiej konwencjonalnej produkcji dużo pestycydów i te opryski są po prostu takie, można powiedzieć, dywanowe. Leci samolot i na przykład w Ekwadorze, gdzie jest najwięcej upraw bananów i one w niektórych regionach po prostu sięgają po horyzont. I te opryski są robione masowo i bardzo często też trafiają, na przykład spadają na pracowników będących na plantacjach. Te standardy bezpieczeństwa nie są tu zachowane, czy na wioski. I te pestycydy, stały z nimi kontakt, też ma bardzo negatywny wpływ na zdrowie ludzkie. I tu znów i gospodarka hormonalna, i nowotwory, i układ oddechowy. Wszystko jest zagrożone. Natomiast w przypadku bananów akurat mamy alternatywę w postaci bananów Fairtrade. Czy z certyfikatem rolnictwa ekologicznego i tutaj to oznacza, że do produkcji tych bananów te pestycydy były albo w przypadku certyfikatu ekologicznego w ogóle nie używane, w przypadku Fairtrade w dużej mierze zmniejszone. Też w przypadku Fairtrade mamy tutaj dodatkową korzyść w postaci takich społecznych plusów, czyli to bardzo często są banany produkowane przez kooperatywy farmerskie. Ci farmerzy otrzymują gwarantowaną cenę fair trade, czyli taką cenę, która rzeczywiście pokrywa koszty tej produkcji łącznie z pensjami pracowników. Dodatkowo otrzymują premię fair trade, którą mogą przyznać, to jest 1% od zamówienia, którą mogą przeznaczyć na przykład modernizację swoich zakładów, żeby, nie wiem, zużywały mniej wody albo właśnie raczej naturalnych środków ochrony roślin. Albo mogą też przeznaczyć się częściowo na projekty społeczne, na przykład na rozbudowę szkoły lokalnej albo na przychodnie. Na przykład mieliśmy okazję jako fundacja być w Ekwadorze w takiej spółdzielni farmerów Asoguabo i mogliśmy obserwować, jak te projekty działają w praktyce. I oni na przykład zainwestowali w przychodnie, gdzie między innymi leczyli ofiary właśnie tych oprysków wcześniejszych na plantacjach konwencjonalnych. Więc kupując banany Fairtrade, które są coraz częściej w Polsce dostępne, płacimy trochę więcej, natomiast wiemy, że ta produkcja była bardziej ekologiczna, bardziej etyczna. No i w dodatku mogliśmy jakoś wspomóc lokalne społeczności. Ale powiedziałabyś, że certyfikat Fairtrade to jest coś, czemu możemy ufać? Powiedziałabym, że to jest certyfikat, który najlepszy, jaki mamy. Na pewno jest tak, że w różnych certyfikacjach i były takie, akurat nie znam takiego przypadku z Fairtrade, ale pewnie z innych certyfikatów, że były doniesienia o tym, o nadużyciach. Na przykład w przypadku oleju palmowego stworzono taki certyfikat. To była inicjatywa WWF-u. To się nazywało Roundtable for Sustainable Palm Oil. I on działał, chyba dalej działa, natomiast na samym początku tej działalności odkryto przypadki łamania praw pracowniczych przy produkcji zrównoważonej oleju palmowego. Natomiast wciąż
ten certyfikat jednak gwarantuje na pewno wyższe standardy niż produkt bez certyfikatu. Chociażby jest to takie mniejsze zło czasami. Tak, no chyba tak to jest. I no i wiadomo, że nie ma rozwiązań idealnych i pewnie wszędzie można znaleźć jakieś wady. Natomiast myślę, że no, warto wybrać trochę mniejsze zło. Mówiłaś o tym masowym opryskiwaniu owoców, warzyw i o tym, jak straszne chemikalia trafiają, można powiedzieć, prosto do naszego talerza. No właśnie, czy jest jakiś sposób, żeby sprawdzić, jakiego rodzaju substancje pokrywają produkty spożywcze, czy też z innych kategorii? No właśnie, my mamy teraz taką nową kampanię Pytaj o chemię i zajmujemy się tutaj w zasadzie różnymi rzeczami codziennego użytku. Akurat nie jedzeniem i nie kosmetykami, bo one mają oddzielne regulacje. Tak, i też tych certyfikatów jest więcej. Tak, natomiast takimi rzeczami, na których nie mamy składu. Na przykład jak weźmiemy ubranie, czy weźmiemy szafkę, czy telefon, to tam nie mamy dokładnego składu, jakie substancje w tym produkcie się znajdują. Dlatego... Ale poczekaj, jeszcze Ci przerwę, bo jestem ciekawa. Z perspektywy konsumenta, po co jest mi informacja o tym, czy na mojej szafce są jakieś chemiczne substancje? Dlaczego mnie powinno to interesować? Mówimy tutaj o substancjach toksycznych, które mogą zagrozić naszemu zdrowiu. Mogą właśnie znów wpłynąć na naszą gospodarkę hormonalną. Mogą w długim kontakcie powodować nowotwory. Mogą doprowadzać do bezpłodności. Mogą doprowadzać do alergii, astmy, do różnych chorób. Bo praktycznie w każdym produkcie, który kupujemy, zastosowane zostały jakieś substancje chemiczne. I żeby się bronić przed tymi najbardziej toksycznymi, zostało stworzone takie prawo w Unii Europejskiej. Na podstawie, nazywa się to dyrektywa REACH, tu już wchodzimy w takie techniczne szczegóły. Ale może warto o tym powiedzieć, bo jest to prawo, o którym większość osób nie wie, a ta dyrektywa zawiera taki artykuł, w którym gwarantuje nam prawo do informacji na temat tych toksycznych substancji w rzeczach, które kupujemy. Natomiast gwarantuje nam to prawo do informacji tylko jeśli o nią zapytamy. Więc nie mamy z automatu metki na szafce, że tam zostały wykorzystane takie i takie substancje i mogą powodować takie i takie skutki, tak jak to mamy na przykład na kosmetykach czy jedzeniu. Więc warto wiedzieć, że mamy do tego prawo i pytać o to. Natomiast jest to trudne do zrobienia w pojedynkę. Właśnie. Dlatego powstał taki pomysł, w którym go realizacji my bierzemy udział, żeby stworzyć aplikację na smartfony i móc skanować kody kreskowe produktów i jeżeli dana firma, która ten produkt wyprodukowała wcześniej, już tak powiem załadowała informacje do naszej aplikacji, będziemy mogli się dowiedzieć o tym, czy te substancje toksyczne się w tym produkcie znajdują. Ale niestety większość firm nie jest skłonna sama z siebie zrobić taki krok, dlatego tam w tej aplikacji będzie też opcja zapytania. Firmy, wysłania zapytania do firmy. I myślę, że to jest taki projekt, który bardzo polega też na zaangażowaniu konsumenckim. Tak, bo wtedy te firmy poczują presję, tak? Bo rozumiem, że Wy jako fundacja pytacie, prosicie daną firmę o to, żeby udostępniła informacje, ale jak zobaczą, że 3 miliony osób zapytało, to może się skuszą. Tak. To prawda, a poza tym one mają obowiązek odpowiedzieć nam na te pytania. Jeśli konsument, konsumentka o to zapyta, firma ma obowiązek odpowiedzieć. Dlatego ta aplikacja ruszy na jesieni, ale już teraz apelujemy, żeby z niej korzystać, zachęcamy, żeby to też trochę potraktować jako taki nasz wspólny konsumencki produkt, przepraszam, projekt. To jest coś, co możemy właśnie zrobić, zadać pytanie. I im więcej z nas te pytania będzie zadawać, tym więcej mamy szans na odpowiedzi. Liczymy na to, że firmy będą po prostu dzielić się tymi informacjami w aplikacji i kolejna osoba skanująca ten produkt, ubranie, nie wiem, dywan, zabawkę, będzie już miała informację dzięki temu, że ktoś wcześniej zadał o to pytanie.
Zobaczymy, jak nam to pójdzie, ale myślę, że jest to dobry sposób, żeby skorzystać z prawa, które mamy, ale o którym nie wiemy i które jest tak skonstruowane, że trochę utrudnia nam skorzystanie z niego. Dlatego dobrze jest znaleźć na to sposób. Myślę, że mamy dobry pomysł i teraz potrzebujemy właśnie konsumentów, konsumentek, żeby dla własnego dobra też się w ten projekt zaangażowali. Ja myślę, że ten pomysł jest świetny i jest to bardzo dobra, taka praktyczna wskazówka też dla naszych słuchaczy, więc może właśnie też miałam się Ciebie zapytać w ogóle, czy rzeczywiście jedna osoba ma znaczenie i czy ta jednostka może rzeczywiście wprowadzić zmiany, ale wiem, że odpowiedź będzie tak, bo jednak na jednostki składają się na całą grupę, masę, na całą społeczność, na taki głos po prostu tłumu, więc powiedz mi, co my jako konsumenci możemy na co dzień zmienić, co możemy robić, w jaki sposób możemy głosować tym portfelem w tych przeróżnych dziedzinach naszego życia, żeby te nasze wybory były bardziej odpowiedzialne. No na pewno, tak jak powiedziałam wcześniej, kupować mniej, wybierać inne alternatywy, na przykład wymienialnie, korzystać z takich imprez, wymieniać powiedz, ubrania. Myślę, że one są organizowane już w różnych miejscach, czy to w jakichś kawiarniach, przez różne organizacje, przy okazji różnych eventów. My też to robimy jako Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie. Największe takie wymienialnie organizujemy w Black Friday i w tym roku też będziemy mieć takie wydarzenie w Warszawie, gdzie można przynieść... W ramach protestu. W ramach alternatywy dla odpowiedzialnych konsumentów i konsumentek. Można przynieść swoje ubrania, w których nie chodzimy. Każdy i każda mamy takie ubrania. Każdy z nas przynosi je w umówione miejsce i po prostu się wymieniamy. Zostawiamy swoją rzecz, której już nie używamy i bierzemy inną, której już ktoś inny nie używa. I muszę powiedzieć, że ja na przykład mam bardzo dużo ubrań z takich wymianek, nawet jak tą sukienkę, którą mam na sobie, i jest to naprawdę dobra alternatywa. Przy okazji też nie wyrzucamy, nie generujemy w danym momencie kolejnych śmieci. Dobrze też jest pomyśleć o różnych wypożyczalniach. Coraz częściej jest możliwość wypożyczania jakiegoś sprzętu na przykład. Istnieją takie inicjatywy podzielnie, gdzie można właśnie się takimi rzeczami wymieniać. Można też samemu coś takiego organizować. Podobnie jest z korzystaniem wspólnie na przykład z samochodu, organizowaniem podróży w taki sposób, żeby więcej osób w jednym aucie podróżowało. Możemy też przerabiać ubrania, możemy, jak sami nie mamy takich zdolności, kupować rzeczy z recyklingu. Coraz więcej jest takich projektantek, projektantów, małych firm, które takie artykuły oferują, czy to właśnie ubrania, czy torby. Możemy też właśnie wybierać te bardziej etyczne produkty z certyfikatami, do czego zachęcam. Na naszej stronie można znaleźć takie specjalne publikacje poświęcone na przykład certyfikatom ubraniowym, porady konsumenckie. Zachęcamy serdecznie i tam są i ilustracje certyfikatów i opis tego, który certyfikat co znaczy, jakie ma plusy, jakie minusy. Nie mamy listy marek, natomiast mamy poradnik Dobre Zakupy i tam opisujemy różne firmy, głównie są to małe firmy, które w jakiś sposób próbują dbać o środowisko czy o ludzi, którzy produkują sprzedawane przez nie rzeczy, więc też odsyłam Dobre Zakupy na stronie e-konsument.pl. Mamy też taki poradnik Spacerownik, gdzie z kolei można znaleźć miejsca właśnie na przykład, gdzie można naprawić różne rzeczy, albo kawiarnie, gdzie można napić się kawę fair trade, więc ale też oprócz takich naszych osobistych wyborów na co dzień, myślę, że warto się angażować w różne kampanie. Tak jak wspomniałam, i kampania dotycząca krwawych minerałów, to w bardzo dużym stopniu była skuteczne dzięki zaangażowaniu konsumentów, ale też my prowadziliśmy kampanie dotyczące na przykład odszkodowań dla pracowników po katastrofie w Rana Plaza, kiedy to zawalił się budynek fabryk odzieżowych już ponad 5 lat temu.
gdzie zginęło ponad 1000 osób i tam produkowało dużo znanych marek, w tym polska firma, do której my organizowaliśmy petycje, organizowaliśmy akcje konsumenckie wspierane przez tysiące konsumentów i też przyniosły efekt, bo te odszkodowania zostały wypłacone. Więc myślę, że tak jak powiedziałaś, no może jedna sama osoba jest trochę w trudnej sytuacji, żeby być skuteczna, natomiast im więcej nas jest, tym większy wpływ mamy. No i myślę, że też właśnie tak powiedziałam wcześniej, no myślę, że starajmy się popierać takie inicjatywy, które naciskają i na firmy, i na rządy, bo my jako konsumenci możemy wiele, ale to właśnie i firmy, i rządy mają taki bezpośredni i szybszy wpływ na zmiany, czy to regulacji, czy własnych polityk i działań. To, co powiedziałaś, brzmi jak taka piękna konkluzja, ale mi się przypomniało, że miałam Cię zapytać o jeszcze bardzo istotną dla mnie kwestię. Powiedziałaś, że jest coraz więcej marek tutaj w odniesieniu do mody, które starają się być bardziej etyczne, czy też dbać o środowisko. I my jako konsumenci zaczęliśmy się interesować modą odpowiedzialną. I jest taki trend właśnie na kupowanie lokalnych produktów, w tym przypadku ubrań, i na wspieranie naszych polskich projektantów. Natomiast ja słyszałam, że jest odrobina kontrowersji, jeśli chodzi o to, jak etyczne są te lokalne marki. Powiedz mi, czy jeżeli jest napisane Made in Poland, czy tam w, nie wiem, w Hiszpanii, czy na Ukrainie, czy to oznacza, że to jest etyczna, lokalna produkcja europejska? Myślę, że może być różnie. Sam fakt, że jest napisane Made in Poland czy Made in Romania, bo to też jest bardzo duży rynek produkcyjny, czy Bułgaria, czy właśnie Ukraina, nie oznacza, że to automatycznie było wyprodukowane w sposób etyczny. Niestety jest tak, że przemysł odzieżowy żyje z taniej pracy. To są najniższe stawki możliwe i niezależnie od kraju. Na pewno jest tak, że ogólnie poziom życia i na przykład standardy BHP są wyższe w Polsce czy w Rumunii niż w Bangladeszu. I na pewno szwaczkom nie grożą aż takie niebezpieczeństwa jak w tamtych krajach. Natomiast one tak samo zarabiają najniższą możliwą pensję. Nawet ostatnio w Polsce dane GUS pokazały, że w ciągu ostatnich lat wzrosły pensje praktycznie we wszystkich sektorach, natomiast w ogóle nie wzrosły w przemyśle odzieżowym, bo niezależnie od lokalizacji ten przemysł ci producenci rywalizują ceną. I my na przykład od lat staramy się docierać do polskich szwaczek, żeby dowiedzieć się, jak ta sytuacja wygląda, natomiast to jest ogromny problem. Większość z nich boi się z nami rozmawiać, większość z nich jest zniechęcona, zrezygnowana, bo od wielu, wielu lat ich sytuacja, zwłaszcza jeśli chodzi o pensję, się nie polepsza. Podobnie jest w innych krajach europejskich. Właśnie wspomniałam Rumunię, czy Bułgarię, czy Ukrainę. Bardzo często tam łamane są podstawowe prawa pracownicze, czy to dotyczące właśnie, już nie mówię o płacy wystarczającej na życie, ale w ogóle płacy minimalnej, żeby otrzymać minimalną stawkę, muszą te osoby pracować w nadgodzinach, ponieważ pracują na tak zwany akord i ich pensja jest bardzo często uzależniona od ilości użytych sztuk, a nie od czasu pracy. I mimo że prawo im gwarantuje minimalną płacę za 8 godzin dziennie, to niestety, żeby ją otrzymać, bardzo często zostają po godzinach, pracuje kilkanaście godzin dziennie. Praktycznie w żadnym z tych krajów Europy Wschodniej, w tym Polsce, w tym przemyśle nie działają skutecznie związki zawodowe, więc nie ma komu w ogóle bronić i domagać się praw szwaczek. Trochę ten przemysł w Polsce został spisany na straty, ponieważ rzeczywiście bardzo się zmniejszył, jeśli chodzi o porównywanie tego, co było jeszcze w latach 90. No i większość tych pracownic to są raczej panie przed emeryturą, które czekają na to, żeby właśnie zakończyć już spokojnie swoją pracę i już w zasadzie nie mają... Nie walczą. Też jakby żyją w takim przekonaniu, że
no, że ta produkcja zostanie przeniesiona od nas do Chin, chociaż ono nie jest do końca słuszne, bo po pierwsze, tak jak powiedziałaś, coraz więcej osób kieruje się tą metką i kupuje ubrania wyprodukowane w Polsce czy w innych krajach europejskich, ale też szwaczki tutaj są dużo bardziej, dużo lepiej przygotowane, mają lepsze wykształcenie, są w stanie szyć bardziej skomplikowane wzory. Bardzo często to właśnie w Europie lokowana jest produkcja tych najbardziej luksusowych marek, które kosztują jakieś bajońskie sumy i czasem taki garnitur, który szyje szwaczka, to no, jej miesięczna pensja by nie wystarczyła na to, żeby go kupić, więc jakby te dysproporcje są ogromne. Jestem przekonana, że na pewno w Polsce są też etyczne firmy produkujące z poszanowaniem praw człowieka i też starające się wybierać organiczne materiały. Natomiast jakby nie możemy tego być pewni, tylko widząc metkę Made in Poland. Myślę, że musimy zadać więcej pytań. No właśnie, bo to jest podstawowe pytanie, jak znaleźć te marki? Właśnie, to jest wszyscy ich szukamy. Myślę, no, no tak jak wspomniałam, to co nam się udało znaleźć, można zobaczyć w naszym poradniku Dobre Zakupy. I tam staramy się na bieżąco dodawać marki, które jesteśmy w stanie zidentyfikować i dowiedzieć się czegoś o nich. Natomiast myślę, że no, nie ma lepszego sposobu niż pytać. Im więcej, to jest trochę tak jak z tą aplikacją, o której mówiłam. Im więcej pytań będziemy nawet w sklepie zadawać. Ja czasem o to pytam w sklepie, skąd jest ten produkt i w jaki sposób uszyty. I myślę, że im więcej o to będziemy pytać, tym większa szansa, że może ta ekspedientka w sklepie zgłosi problem wyżej i będzie chciała wiedzieć, co ma na ten temat ludziom mówić. I jakoś ta informacja także tym kanałem trafi do marek, bo musimy po prostu dawać znać, że nam zależy na tym, żeby nasze produkty właśnie były wyprodukowane bez cierpienia ludzi i bez niszczenia środowiska. No, ja wierzę w to, że nasza rozmowa zmotywowała słuchaczy do tego, żeby podejmować działania. I po pierwsze, wiemy, że jednostka ma znaczenie, a po drugie, że jeżeli my jako konsumenci nie będziemy podejmować tych etycznych wyborów, to nic się może nie zmienić i dopiero kiedy zaczniemy zadawać pytania i aktywnie wybierać te firmy i te praktyki, które są zgodne z naszymi przekonaniami, będziemy mogli liczyć na jakiekolwiek zmiany. Także Joanno, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję, było mi bardzo miło. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jak zawsze czekam na Wasze opinie, na Wasze komentarze pod podcastem na YouTubie, ale też na Instagramie Karolina Sobańska Podcast. Będzie mi również bardzo miło, jeżeli słuchacie mnie na Spotify czy na iTunesie. Jeżeli wesprzecie podcast, na Spotify możecie go zaobserwować, a na iTunesie możecie wystawić ocenę w postaci gwiazdek i zostawić kilka słów opinii. Będzie to dla mnie naprawdę duże wyróżnienie i to sprawi, że podcast będzie trafiał do szerszego grona odbiorców. Też Wam przypominam, że podcast jest dostępny w każdy poniedziałek o godzinie 7 nowy odcinek i zapowiadam, że już od przyszłego tygodnia, od 7 października i przez cały październik rusza w programie seria Dobrze Wiemy, czyli 4 podcasty, które nagrałam wspólnie z dr Joanną Podgórską, a dla mnie po prostu Asią, doktorem biochemii, specjalistą od neurobiologii, biochemii i dietetyki. Będziemy rozmawiać o przeróżnych, interesujących rzeczach. Trochę będę Wam też zdradzała na Instagramie, ale mogę powiedzieć, jeżeli dotrwaliście tutaj do końca, że pierwszy odcinek będzie poświęcony stresowi, temu jak na nas działa, jakie są skutki podwyższonego poziomu kortyzolu, czyli chronicznego stresu i jak możemy sobie z nim radzić. Także naprawdę prawdziwa petarda na start. Ja się z Wami na ten moment żegnam. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego odcinka i nie mogę się doczekać serii Dobrze Wiemy. Do usłyszenia. Cześć!